Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Oglądałem sobie powtórki z moich odcinków pierwszych, tych teraz wrzuconych z reaktywacji Undergrounda i kurczę, wspominałem wam, że pokażę moje poprzednie konto. Mam tego save'a starego, jeszcze jak przechodziłem pierwszy raz serię z Need for Speeda Undergrounda 1. No i kurczę, chciałem wam pokazać, jakie tu mam auta, jaki tu mam tunik, ale chyba tylko jedno auto może tutaj mieć. To jest fajne też, no nie? Macie jedno auto, jesteście przywiązani do niego na maksa i w ogóle. No, ale jedno auto tylko można mieć i to była Mazda RX-7, więc teraz będziemy musieli coś innego wybrać. Nie wiem, jakieś inne auto, no ale no nie mogę wam tutaj pokazać moich chyba aut, chyba że wybiorę sobie auto na sprint i właśnie będzie to moja Mazda, tak? To teraz możemy ją sobie obejrzeć dookoła, jak wygląda. Podejrzewam, że wszystkim na YouTubie podobał się mój fantastyczny tuning. No tak, to było gdzieś około 3 lat temu. 2015 to był rok, jak tuningowałem ten samochód, więc to może być te dwa lata temu gdzieś. Nie pamiętam, który miesiąc, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Nissan Skyline GT-R jest w tej grze i wygląda sobie tak. Czy to są, to nie są raczej moje wozy, bo tutaj chyba tak było zawsze, że można mieć tylko jedno auto, ale ten tuning się jakoś tam przenosił, no nie? No ale dobrze, wracajmy do mojego profilu. Okej. I lecimy. Dałem tutaj głośniej muzykę, żeby się trochę wczuć w ten klimat bardziej. No i jest moja miatka. Lecimy. Kole? Aha. Kurde, wydawało mi się... Specjalny upgrade. Dobrze, spróbujmy na poziomie trudnym. Już coraz trudniej jest na poziomie trudnym, bo te pierwsze poziomy, pierwsze wyścigi, pierwsze zadania, jakie tutaj miałem do zrobienia, na poziomie trudnym były jeszcze w miarę okej. Ale teraz jest już coraz trudniej i startujemy. Więc tak, postaram się zdobyć punkty stylu, a punkty stylu zdobywa się za power slide, omijanie blisko samochodów. No i wiecie, chyba się szybciej jakoś tutaj leveluje. Nie, tutaj się szybciej chyba poziomów nie... Wow! Tutaj się chyba raczej szybciej poziomów nie zdobywa. Holy shit. Było blisko. Ej, mi się naprawdę bardzo przyjemnie jeździ w tym NFS-ie, ja nie wiem. Powinno być takie sterowanie w tych też najnowszych grach, naprawdę. Jest takie typowo arcade'owe, ale takie przyjemne arcade'owe, nie takie... no nie wiem, jak wam to powiedzieć, no. Jeśli chodzi o prowadzenie... Właśnie... Musielibyście zagrać, żeby mieć... coś powiedzieć w tym temacie, no ale... jeśli... miałbym jakąś taką grę współczesną określić, że ma sterowanie z Need for Speed Undergrounda, no to chyba bym takiej nie znalazł, naprawdę. Nie wiem czemu, może GTA troszeczkę, chociaż w GTA jest tam zdecydowanie lepsza fizyka niż tutaj w Undergroundzie. Mówię tu o GTA 5 oczywiście. Tam też bardzo przyjemnie się prowadzi te samochody. A tu jest taki styl, no kurczę... Ach, no nie wiem, jak to powiedzieć. No, czuję się tutaj bardzo domowo. W The Crew też samochody, też się ogólnie fajnie jeździ tymi samochodami, ale wydaje mi się, że one tam bardziej driftujące są, takie... No nie wiem. No nie do końca mi to pasuje. Tutaj jest po prostu tak odpowiednio, no. I co najlepsze, co byśmy tutaj nie wsadzili do tego samochodu, to rzeczywiście to czuć, tak? Czuć tą różnicę. Na przykład porównując do The Crew, bo wiem, że dużo gracie w The Crew i też mi piszecie, żebym wznowił tą grę, żebym tam coś naprawił, żeby mi się nie wieszała ciągle, mnie ona denerwuje, bo mi się właśnie wiesza bez przerwy, jakieś tam problemy są. A, no to tam jest tak, że jak te samochody stuningujemy, jakąśkolwiek część włożymy, to tak aż tego mocno nie odczuwamy. Nie ma tej frajdy z tego, tak? Jakbyśmy, jak zdobędziemy sobie jakąś część, tam powiedzmy jakąś nawet unikalną, to no kurczę, nie ma takiej różnicy. A tutaj naprawdę jest, naprawdę czuję, że ten power jest większy. Nie musisz się tutaj przejmować oczywiście czymś takim jak w Forza Horizon, powiedzmy, czyli kontrola reakcji, tak?
bo ta kontrola trakcji zawsze jest tutaj włączona. Zawsze ten samochód jeździ tak jak powinien. No kurczę, jest miodnie po prostu. Naprawdę, bo ja gram w wiele gier wyścigowych. Dużo tymi autami jeżdżę i w GTA, i w Fordzie, i za każdym razem, kiedy sobie wbijam tutaj do tego NFS-a, jeździ mi się przyjemnie, jest mi bardzo miło. Dobrze. Mam już, ej, słuchajcie, patrzcie ile kasy mam, mam 20 tysięcy, czy możemy coś ulepszyć? Ona powiedziała, że da mi jakieś części, ale chyba jeszcze muszę coś pośmigać u niej. Jeśli chodzi o samochody... Aha, co? Nie zrobiłem tego? Nie zaliczyłem tego? Mi się wydawało, że jeszcze miałem tam sporo czasu. Ej, to tak jakby mi się nie zapisało. No bo zobaczcie, to się odlicza od tam 2:30 chyba, no nie? Odlicza się do zera. A ja tam miałem chyba jeszcze 40 sekund nad czasu. Zmieściłem się tym razem. Także nie wiem. Jak się patrzycie może, że jedną rękę mam wolną i się mogę tutaj podpierać. No bo w tą grę można bez problemu grać jedną ręką. To znaczy do czasu, kiedy nie jeździmy dragów. Bo jak zaczynają się dragi, albo może nawet drifty, może momenty, kiedy trzeba na wyścigach użyć nitera, no to wtedy druga ręka jednak się przydaje, tak? No ale w większości przypadków jest lajcik. No dobra, ja może tam coś miałem te 40 sekund na minusie, ale kurczę, nie spojrzałem. Możecie sobie cofnąć film i zobaczyć ewentualnie. Te wyścigi są bardzo króciutkie, to się jeździ chwilunie, nie? I to jest właśnie też fajne, że tutaj w ogóle w Need for Speedach jest przeważnie tak, że maksymalnie, może nie maksymalnie, ale przeważnie mamy po 3 okrążenia na jakiś tam wyścig, nie? Nie mamy tak jak w tych zajebiście nudnych, torowych ścigałkach, tak? Że mamy po 50 okrążeń na jeden tor. No przecież to można... Można umrzeć. Stracić wszystkie włosy. Przez jakieś tam drobne błędy popełniane te 50 razy z rzędu. Nie no, wiecie, tam też chodzi o inną rywalizację, tak? Też nie mogłem mieć, no może miałem na minusie rzeczywiście te 40 sekund, bo już jest 50. No to coś nie tak pojechałem chyba. Także trzeba lepiej jechać, no. Ja chyba nie zaliczyłem. Nie spojrzałem, bo się zagadałem. Bo tu mogę gadać w tym NFS-ie i kiedy. No a tutaj zawsze w NFS-ach tu mamy po 3 okrążenia tak... Tak normalnie, a jeśli mamy jakieś tam duże wyzwanie czy coś, no to mamy te 10 okrążeń maksymalnie i więcej nigdy w NFS-ie nie widziałem okrążeń. Chyba, że sobie tam ustawimy jakiś customowy wyścig, to wtedy rzeczywiście tych okrążeń można nabić sobie więcej. Tutaj pamiętam, że się tak jeździło, o, w ten sposób. No rzeczywiście, mogłem pojechać to gorzej i nie zaliczyć. Teraz powinno być w porządku. No. Coś tam, rozbijałem się parę razy, także... Tak, jest nowy winyl. Zobaczmy. A, te wloty. To wygląda jak świński ryj. Taki wielki wlot na miacie, no. Patrzcie, jaka ta miatka jest drobna i mielibyśmy tutaj coś takiego wielkiego montować. Ja bym widział taki wlot, tylko gdzieś około 10 razy mniejszy. Okej, okay, gdzieś tam taki jakiś malutki gdzieś z boku na masce, prawie że niewidoczny, a nie takie wielkie coś. I też włókno mi tu nie bardzo pasuje, no, no okropnie to wygląda. Ale musimy zdobywać też chyba te punkty styl, jakoś tutaj to było. W Undergroundzie 2 nawet do tej pory dostaję wiadomości odnośnie Undergrounda 2, że co trzeba zrobić w pewnym momencie gry, żeby przejść dalej. Trzeba zwiększyć poziom stylu samochodu, no nie? Trzeba tam zwiększyć do jakiegoś poziomu, żeby dostać kolejny wyścig. A w pewnym momencie gry właśnie, jak ktoś tego nie zrobi, to nie wie co zrobić. Nie ma żadnej informacji i trzeba coś tam wymyślać. I do tej pory właśnie dostaję informacje, wiadomości gdzieś tam, że co trzeba zrobić, aby to zdobyć, nie? Pisaliście mi też pod ostatnim filmem, że jak zdobyć w ogóle Undergrounda, że tam niektórzy sobie jakoś próbują, szukają. No nie jest łatwo, nie jest łatwo chyba. No kurczę, nie wiem właśnie jak to jest teraz.
czy łatwiej zdobyć dwójkę, czy łatwiej zdobyć jedynkę. Myślę, że obie gry tak samo trudno jest zdobyć. No, a propos tych okrążeń, to zobaczcie. Mamy tutaj dwa okrążenia, no nie? Kolejny wyścig. I chyba ten ostatni dopiero tutaj, z tego co pamiętam, gdzie będziemy ścigać się prawdopodobnie ze Skyline'em. Oh shit! To dopiero tam będzie tych chyba 10 okrążeń. Dawaj miata! Patrzcie, jak pali kapora, elegancko. Lubię ten samochód. Nie pamiętam tej pierwszej serii z Antygranda, ale wydaje mi się, że tam też chyba miałem miatkę w pewnym momencie. No kurczę, ten samochód jest nawet pod względem statów jeden z lepszych z tych początkowych, to czemu miałbym wybierać innego? Jeśli chodzi o osiągi, to Dodge Neon też jest dobry. I też czytałem wasze komentarze pod filmem. Jedna osoba napisała, że później te boty tutaj będą skręcać na każdym zakręcie 90 stopni przy prędkości 200 km na godzinę, co będzie wyglądało nieziemsko. Nieziemsko i głupio przede wszystkim. Popatrzcie tutaj, widzicie, jak skręcił ten Focus? Ten pojechał na prosto do Dodge Neon, a Focus skręcił przy takiej bardzo dużej prędkości, nie? Bez... w ogóle z palcem w dupie, czy z palcem w rurze wydechowej. I mamy ostatnie okrążenie i teraz jakoś musimy tego Forda podgonić. Mówiliście też, żebym próbował pograć na manualnej skrzyni biegów. No to nie jest dobry pomysł w tej grze. Kurde, jak on leci. Chyba będę musiał... Ło! I co? Gdzie? Co? Cofnijcie sobie nagranie i zobaczcie to jeszcze raz. Co on tam odwalił? W pewnym momencie tak jakby chciał zjechać na krawężnik, odbił się od jakiejś niewidzialnej przeszkody na ziemi i poleciał w ścianę. Ale muszę wam przyznać jedną rzecz. Jest to poziom trudny i w miarę jeszcze początek gry. I zobaczcie już, o ile poziom trudności jest wyższy. Spotlight's on you, kid. Pretty dope, considering you got no skills. No ten wygląda jak rekin. Jak wampir. I zobaczcie, głowa nie jest proporcjonalna do reszty ciała. Taka jakby za duża, nie? Tak się wydaje. Dobra, co mamy? Drag, drift. Pojedźmy, ja zawsze lubię robić to, co mi, czego najbardziej nie lubię jeździć. Czyli najpierw jeżdżę okrążenia, okrążeń nie lubię właśnie, a najbardziej lubię drifty i dragi. Nie wiem co bardziej, chyba drifty. No i startujemy. Mamy Peugeot. Bardzo, wiecie co? Ja mam taki sentyment do Golfa 4. Dlatego, że kiedyś, jak chodziłem jeszcze do szkoły, to czekałem na przystanku autobusowym i mój kolega, który kupił sobie pierwszy samochód, był to właśnie Golf 4. To wtedy były to takie czasy, kiedy Golf 4 był naprawdę takim fajnym samochodem. Ja myślałem raczej o Golfie 2. No, 2 może przesadziłem, ale o Golfie 3 myślałem jakimś takim fajnym. A ten podjeżdżał mi takim Golfem 4. Wsiadłem, wiecie, bardzo fajne wnętrze, bardzo fajny kokpit. Przede wszystkim ekstra wygląd z zewnątrz. I do tej pory możecie sobie trafić na bardzo fajne Golfy 4. Są to piękne samochody, bardzo mi się podoba ten bucik. Tak mówię, bucik na te hatchbacki niektóre. On jest taki... No właśnie, on nie jest już taki kwadratowy, ale też... No w sumie Golf 3 też nie jest kwadratowy, bo 2 była kwadratowa, nie? Ale nie jest taki nudny w tych opływowych kształtach jak właśnie 3. 3 jest taka nudna, 3 jest taka pogodniejsza, a 4... Z 4 można zrobić fajne rzeczy, jeśli chodzi o jakieś tam dopracowanie, czy tam jakiś tuning delikatny z wyglądu. Naprawdę, to jest ekstra samochód. Jeśli ktoś z was myśli nad pierwszą furą, ja bym brał Golfa 4. Mam jakiś sentyment do tego auta. No i jak ten kolega do mnie tak podjechał, patrzy, takie fajne to wszystko w środku jest, na zewnątrz auto po prostu piękne i myślę, no nie, chciałbym mieć Golfa 4, ale tak jakoś się życie potoczyło, że kupiłem sobie Volvo. Ale dalej mam sentyment do wagów, no. Dalej bym chciał jakiegoś waga mieć. Chyba bardziej Audi jakieś, ale myślę, że nie byłoby to Audi A3, bo Audi A3 kojarzy mi się z gówniarzami jakimiś, wiecie?
Nie mówię, że to jest brzydki samochód, tylko po prostu źle mi się kojarzy, jak niektóre modele BMW też. Skojarzenia są jednak mocnym czynnikiem dla mnie przy wyborze jakiegokolwiek produktu. Zresztą chyba dla wszystkich, co? Okej. Wow! Prawie bym się rozwalił. No na szczęście miatka ma bardzo dobre prowadzenie. I znowu będziemy... Jesteśmy teraz na tej trasie, gdzie są dwa kutasy, zobaczcie. Pierwszy kutas sobie minęliśmy i tu jest taki drugi, taki grubszy. Nie, jeśli chodzi o mapkę. Teraz przejeżdżamy przez prącie. Cyk. A, widzicie ten golf? Wow! Ten golf ze mną się tu chciał bić. Ale nie, ich trzeba tak trochę teraz spychać, bo oni zaczynają oszukiwać. Już teraz, na tym etapie gry. Trzeba uważać na nich trochę. I dawać im popalić, pokazać kto tu rządzi, kto tu jest panem sytuacji. I zobaczcie, taka muzyczka odpowiednia, ostatnie okrążenie. Wzrasta tętno. Tak, gonią mnie tam. Wow! I wjeżdżamy w ten obszar taki. Później będziemy osiągać tu znacznie większe prędkości. Teraz to jeszcze jest lajcik, ale później to będziemy musieli naprawdę tutaj bardzo precyzyjnie jechać. Bardzo łatwo też będzie wpaść w jakiś poślizg i się ewentualnie rozbić. Wow. No, pięknie. Międzyczas prawie 2 sekundy. Ale goni mnie tam, jak się tu patrzy, o. Właśnie w tych NFS-ach też starszych jest fajne to, że zawsze jest takie samo sterowanie. Jak naciśniesz B od bumper, tak? Dobrze mówię? To patrzycie do tyłu. I znowu ta golfina cholerna. No po, widzieliście to? Ha! A! Musiał przyhamować, bo by go zbanowali za takie... za taki czas hardkorowy, jaki by wykręcił po tym zakręcie. No, kurde. Oszukiści. Nie, nie można im dać popalić, o nie. Znaczy, trzeba im dać popalić, nie można im dać się wygrać. Wow! Skubany. Widzicie to prowadzenie tej miatki? Kurde, to jest elegancka sprawa. Żadnym innym samochodem z napędem na przód bym tak nie wyrobił. Yeah! Mamy kolejne nagrody. Czy odblokował się kolejny samochód? Musimy to sprawdzić. Nie. Nie ma kolejnej fury. Tutaj furek nie jest zbyt dużo w Undergroundzie jedynce. Ale są bardzo fajne niektóre. No dobrze, lecimy. To jest też takie ciekawe, że tu można driftować tak samo jak samochodami z napędem na tył, tak samo samochodami z napędem na przód. Znaczy tymi z na tył chyba troszeczkę przyjemniej się driftuje. Ale mimo wszystko ta gra po tylu latach wcale nie wygląda tak źle. Dźwięki samochodów ok, są nie najlepsze, nie? Ale jeśli chodzi o sam wygląd gry, ja naprawdę nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. A wiecie czemu? Bo gram teraz w dużo gier typu niezależnych, tak? Ze wczesnego dostępu ze Steama. I tam grafika często nie jest jakoś specjalnie zaawansowana. Tylko, że te gry są grywalne. Pomysł jest świeży. Te gry nie są robione tylko pod komerchę. Są po prostu robione przez pasjonatów. Ludzi, którym nie zawładnął jeszcze pieniądz do końca, nie? No nie wszyscy, tak? Ale można właśnie w tym programie Steam wczesny dostęp, można naprawdę niezłe rodzynki znaleźć, jak Astroneer na przykład, jak Subnautica, jak... co tam jeszcze takiego było fajnego? No jeszcze jest tam dużo gier, zresztą na moim kanale nagrywałem. Naprawdę są to mega, mega gry. No i co, zobaczmy co teraz... Aha, teraz został nam jeszcze drift. Mam już 21 tysięcy, także... Zobaczymy jak mi tu pójdzie. Bo teraz mamy wysoki poziom trudności. Moja miatka nie była dawno ulepszana. Więc teraz tak naprawdę zobaczymy jak sobie poradzę. Uuuu. I teraz tak, gdzie tutaj są strefy podwójnych punktów?
Prawdopodobnie będą się powtarzać. Dobrze, próbujemy coś. Właśnie to jest najgorsze w tym undergroundzie i też mi pisaliście, że was to wkurza, że wystarczy tylko delikatnie dotknąć ściany po nabicie dużego combo i wszystkie punkty się automatycznie kasują. Zobaczcie, ktoś tutaj nabił 29 32 tysiące punktów, a Lucek próbował tam jakieś combo jeszcze docisnąć. No nie wiem, nie uda się raczej wygrać, bo to już jest trzecie okrążenie. Tak myślałem, że będę musiał to powtarzać, bo te lifty będą tu naprawdę bardzo trudne. Nie wiem, czy uda mi się całą grę przejść na hardzie. Najwyżej zmniejszę sobie poziom trudności, no. Ale zobaczcie, coś to ja już pierwszy jestem. Pierwszy. Tak podczas grania. Wow, widzieliście to na dwóch kołach! Co miata, to miata. Miata za miata. Zobaczcie, jak zamiotłem. 85 tysięcy punktów i najwyższy zawodnik za mną miał 72 tysiące, a ja 86. Także ładnie udało się wycisnąć, chociaż jeszcze tak trochę za mało mocy jest, ale jest nieźle. Cyk. Dostaliśmy jakieś nowe części do zainstalowania do fury i mamy teraz mistrzostwa dragowe. Neon. Będą tutaj były pulsujące? Jest pulsujący. Gold neon. Fioletowy weźmiemy. Coś tu jeszcze było chyba? Winyle, tak? Ja mam takie fantastyczne malowanie. Chyba wszystkim się podoba, co? No, nie ma chyba osoby, której się nie podoba to malowanie. Jeśli chodzi o maskę, to byśmy musieli usunąć tą karbonową machę. Jakiś unikalny? A, zobaczmy te unikalne. To malowanie moje jest okropne. Wolałem to moje. O, paski są. No to paski są zdecydowanie ładniejsze. Zwłaszcza na tej miatce fantastycznej. Wow! Kurczę, gdyby ten pasek był odrobinę wyżej od lampy, to by było super. I ta muzyka, co? Nie przywołuje jakichś tam skojarzeń albo jakichś wspomnień wam? Kurde. Cyk. Taki niebieski mi się podobał. Okej. No i teraz zaczyna ten samochód jakoś wyglądać. Chociaż maska z włókna naprawdę mi się nie podoba i ją sobie zmieniłem. Wiem, że ona jest unikalna i dużo daje mi do reputacji. Kurde, dobra, to ją zostawimy, ale... Miałem wybrać tą świńską, taką machę, dajcie spokój. No i mistrzostwa lecą. Jak mój performance? To można go ulepszyć już? Nie, to są samochody. No, co? Tu można coś ulepszyć jeszcze? No dobra. Pyk, skoro tak. Mamy nitros ekstra. No to teraz możemy lecieć. Teraz to ja się tej miaty sam boję. Nie wiem, co to będzie. Wyścigi drag. Czyli tutaj dostajemy powera, jak będziemy za kimś jechać. Już zapinam pasy. Wy też zapnijcie pasy, bo to będzie jazda bez trzymanki. Mamy nitro. Jak się to nitro używało? Shift? Nie, shift. Shiftem się hamuje. Albo sprzęgło włącza. Spacja, nie. Control. Ej, kurde, no nie zostawiajcie mnie tu! Moja miatka. Ej, moment, czym się to nitro włączało? To chyba nie tak. Czekajcie, control... nie pamiętam. Enter, shift, tab, z, x. Nie! Muszę to ogarnąć. Shift, tab, z.
Jak poleciał, ta suwarka tam tak wariuje. Dobra, ogarnijmy czym nitro się robi. Ej, nie tak, to nie jest nitro. XC. Nie, C to jest kamera. Czekajcie, no czymś się tu... A, okej, okay, spacją. Już wszystko rozumiem. Na dragu ręczny to jest shift, a spacja to jest... Źle. Pomyliło mi się. Jeszcze raz. Musimy za tą subarką lecieć od razu. Lecimy, lecimy, lecimy. Co ja zrobiłem? Dalej, 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 dalej. Dalej, 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 dalej. Kurde! Okej, okay, okej, okay, zbliżam się, zbliżam się, zbliżam się. Dawaj, dawaj, miatka! Jest! Fantastycznie! Co tam, Astonek? Rozpaliłeś się? Śpi jak zabity. Mój piesek, Astonek. Dobrze, lecimy dalej. No i tutaj będzie trochę trudniej chyba. To jest zmożony ruch uliczny. Ale subarka. Okej. Okej. Chodź tu. Ale kurczę mi odeszła skubana. A to jest klucz do zwycięstwa, żeby się za nią trzymać. Zobaczcie. Wow! Nie mogłem skręcić. Astonek się budzi, no. Będę musiał go wyprowadzić. Chodź tu. Chodź tu, gadzi ty. Nie mogę go pchać. O! Damn it. Jeszcze raz. No, mówiłem, że to będzie trudno. No dalej, dalej, dalej. Zostawimy trochę nitra na później. Oż kurczę, ale odszedł. Ale jeszcze go dogonimy, spokojnie. Brakuje mi biegu! Zaraz się spalę! Spalę! Udało się. 28 minut dojechałem. Fantastycznie. O! Jakiś Nissan nam się odblokował, z tego co widziałem, a to chyba znowu na pewno naprzód będzie, nie? Tak, nie chcę zamieniać tej miatki. Chociaż będzie też Acura, będzie właśnie Subarka, ale Subarka chyba ma na 4 koła na pewno, nie? Pomyliło mi się, dwa razy nacisnąłem A i biegi źle zmieniłem. Jeszcze raz. Rzuciło mną. A ty co? Mały się obudził. Będzie miauczał teraz. No na mnie, poważnie. Cicho tam. Cicho. Zaraz pójdziemy.
to wujek Lucek musi tutaj zakończyć sprawę. Bo to jest pojedynek na śmierć. Na śmierć i życie powiedziałem. Tylko się nie zeszczaj, kurwa, proszę cię. Nie! No kurde! Sam koniec musiał teraz wyjechać. Ktoś w ogóle dojechał? Integra dojechała. A pierdzie. Jeszcze raz. No dalej, chodź tu. Nie rozwalaj się, jesteś moją jedyną nadzieją teraz. Okej, okay, złapałem jeszcze. Łap, dobrze, złapałem cień. Złapałem. Jedź na pociąg. Ooooo, jak mnie wyrolował. Zrobię ten wyścig, to jest chyba ostatni. Tak, wyjść na prowadzenie, popsuć morale wroga. Oczywiście. Zubarka coś tam próbuje. Patrzę, że się nie zleje zaraz mi tutaj. On tak. O, ja mam wrażenie czasami, że on sam nie wie, kiedy je sika, wiecie? Cionie. Położył się skubaniec. Niemożliwe. Nie no, jeszcze jeden. Zaraz mi się pies zleje tutaj. God damn it. Dopiero drugi dzień go mam dopiero, także jeszcze muszę go ogarnąć lepiej. Ale spokojnie. Muszę skończyć te dragi szybko, bo mi się zaraz pies tutaj spierdzieli, no. Na dywan. Ty tam cicho siedź. Już tam się patrzy na mnie, żeby smyć, żeby to i rachu ciachu. Ta Subarka jest przegięta, ja myślę, że musimy ją wziąć, zobaczyć, przetestować. To jest ta 22B? Impreza, ale nie napisane jaka. Jakiś jet. No dobrze, zobaczmy. Okej. Dawajcie nagrody. Autopress. No i cool, teraz chcę furę nową. Nie ma nic. Zobaczcie, ile już gry przechodziłem, a jeszcze żadnej nowej fury nie ma, nie? One się tak dopiero tu później odblokowują jakby. No już mamy nowe dragi i mamy sprint. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.